Już w najbliższą środę Sejm ma zająć się ustawą o zamrożeniu cen energii na przyszły rok. To rozwiązanie, jakie w tym roku wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale projekt nowej koalicji większościowej nie jest na cały rok. Ochrona naszych obywateli ma obowiązywać przez pół roku. To nie jest pewność tego, że szkoły, przedszkola, domy dziecka, wszyscy w domach będą chronieni przez cały kolejny rok. Nie, proszę państwa, pół roku. A to nie koniec kontrowersji, bo większa część ustawy dotyczy ułatwień w stawianiu farm wiatrowych. I tu ktoś mógłby zapytać, co ma piernik do wiatraka. Bardzo wielu Polaków, którzy głosowali na opozycję, może się czuć dzisiaj wystawionych do wiatru. Bo nomen omen ustawa wiatrakowa to nie błąd, to niestety, jak widzimy doskonale, efekt lobbingu. Bo ustawa zbiega się w czasie z problemami niemieckich firm produkujących turbiny wiatrowe, a nowe przepisy mają pozwolić je stawiać nawet 300 metrów od budynków. Sam fakt postawienia wiatraka w odległości 300 metrów od czyjegoś domostwa wpływa natychmiast na wycenę tego domu. Czyli można powiedzieć, że uderza również Polaków bezpośrednio po kieszeni takie rozwiązanie, bo nikt, kto kupił dom bez wiatraka, nie sprzeda go w tej samej cenie co domu z wiatrakiem. I choć to pierwsza duża afera nowej większości sejmowej, to widzowie telewizji TVN nie dowiadują się o niej zbyt wiele. Wtedy, kiedy wybuchła afera wiatrakowa, fakty TVN w ogóle jej nie zauważyły. No to naprawdę godni następcy Jerzego Urbana. W telewizji TVN nie brakuje jednak materiałów ocieplających wizerunek nowego marszałka Sejmu, byłego pracownika TVN-u. Babcia z dziadkiem tak piszczeli na widok Beatlesów, mama z tatą Modern Talking, a oni witają marszałka Sejmu. Po pierwszych kilku dniach pracy marszałek przez wielu jest krytykowany za sposób prowadzenia obrad. Ja jestem posłem pierwszej kadencji, ale nie do końca podoba mi się sposób prowadzenia obrad. Wydaje mi się, że czasem tak tu brakuje. To jest polityk, który ma w tej chwili najprawdopodobniej główny cel taki, żeby rozpoczynać swoją kampanię prezydencką. Więc on będzie błyszczał w mediach, będzie wykorzystywał ten urząd do kampanii prezydenckiej i szczerze mówiąc jestem bardzo ciekawy, czy to się na dłuższą metę będzie podobało Platformie. Umowa koalicyjna zakłada, że kadencja marszałka Hołowni zakończy się za 2 lata, czyli tuż przed wyborami prezydenckimi. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info.